Panie Wacławie, pomóż mi. Nie mówcie, że będę musiał wszystko od nowa zaczynać. Dzięki Bogu. Wiecie co? Wrócę do handlarza. Zrobię takie haki. Mam nadzieję, że nic się kurde tutaj nie zrespi. Pójdę do handlarza. Sprzedam moje pistolety. Kupię je na nowo z pełną amunicją. I będziemy starać się to robić w ten sposób. W sumie mogłem granatnika pierdolnąć, jak oni tam w nią szli, ale to kurde taki multitasking, że to coś strasznego. O mój Boże. Ale przyznajcie, nie poszło mi, wcale mi nie szło tak źle. A to, że Ashley uwaliłem granatnikiem, sama się o to prosiła przez ten cały czas. Widzisz? Jakbyś była tak szybka jak Sonic, to byś kurde nie zginęła. Ach, gotta go fast, dzieci. Dobra, całe szczęście tych upieprzyłem. Nienawidzę tej sekcji gry. Szczerze jej nienawidzę z całego serca. Mam jakieś puste pistolety. To jest Blacktail, nie? Sprzedam Punishera i pistolet zwykły. Może nawet granatnik sprzedam, zobaczymy. Okej. Żeby się nie pierdolnąć. Punisher i pistolet. Dawaj, kurde! Sprzedaj. Albo może sam pistolet na razie. To zostawię. Teraz kup. Pistolet sprzedałem, tak? Chwila. Okej. Tak. Pani Shera też sprzedam. Kup. O tako. Tak, teraz tuning. Magazynek na full. Tutaj też. To jest najważniejsze. Okej. Takie kurde haki, nie? I przy okazji, niepotrzebne kurde ammo też wywalę. A tutaj surprise, madafaka, wszyscy wrócili. Dobra, przynajmniej teraz będę miał jakąś szansę. Co mogę teraz powiedzieć? Tak, ta walka jest popaprana, wiem o tym. Nie musicie mi o tym mówić. Jezu Chryste. Okej. Może powinienem uciąć ten filmik tutaj? Tak mi się wydaje, ale nie, już za późno i tak zaraz dojdziemy. Tak więc no, mam nadzieję, że macie zajebisty dzień dzisiaj. Że fajnie ogląda wam się moje wrzaski. Tak przy okazji, ile już nagrywam? Godzina 9 minut, więc... Jeszcze jakąś godzinę pogram i będzie tyle. No niestety, dzisiejsza sesja będzie tylko 4-odcinkowa. Wcześniejszą zrobiłem 7-odcinkową. Ale hej, no... Słyszycie tu ciszę? Jest taka cicha i piękna. Ale to zaraz się zmieni. W tej chwili. Wait. Czemu powiedziałem do niej wait? Okej, muszę skupiać się na tym, żeby ich wywalać w takim razie.
Dobra. Chodź tu. Tak jest! O to chodziło! O, dobra. Może być. Wiem, ona tam w niebezpieczeństwie jest, ale... O kurwa, w tego wejdzie! Chociaż nie, czekajcie. Zależy, gdzie on pójdzie. O nie! Nie trafił! Haha! Dobra. Dobra. Jest! Ashley! Spiesz się, kurwo! Dobra, nic się nie stało, nic się nie stało. Panuję nad sytuacją. Bo jej nie upierdolić niechcący. O, teraz mamy źle. Teraz jest źle. Nie! Nie jest źle! Pierdol się od mojej ukochanej! Moje 500 plus nie przepadnie! Stan orgazmu! Wiem! Follow me. Wait. Już! O! O! Chodź! Kurwa, chodź stąd! Spierdalamy! Dobra robota, przynajmniej raz na coś się przydałaś. Kurwa mała, ty pierdolona! Ja jej kazałem czekać! Zamknij mnie i chodź tu, idiotko! Nie utrudniaj, kurwa, tego! Chodź tu! Najgorsze jest to, że to moja... że to ten... moja wina, że kazałem jej niechcący czekać. Szybciej śpiesz się! O! O, ludziska! High five! Przybijcie teraz piątkę waszemu ekranowi czy telefonowi. O! Dobrze nam się udało. O. Całe szczęście teraz tej małej kurwy się pozbędziemy i na jakiś czas będzie spokój. O. Thank you very much. W sumie to nawet teraz niech idzie w pizdu. Nie obchodzi mnie ona. O, proszę bardzo. Aha, Leon, mam okres, pomóż mi! No i co to kurwa miało być? O, i, o, proszę bardzo. Nawet Daphne w Scooby-Doo nie złapałaby się na tak oczywistą pułapkę. I? Do czego są te dziurki? Mogę tam pysiora włożyć? O nie! To pysior włożył mnie. Raczej mi. O! Ta, najgorsze za nami. Na jakiś czas. Ile razy zostałeś zabity? Bullshit! Ja nie zostałem zabity. Nawet ja zabiłem. Tata, zamknij gębę, ale wysłuchamy cię, tak sądzę. Slenderman! We własnej osobie. Tylko, że taki trochę mały. I z oczami, i z ustami. Where's Ashley? Się ciesz, że jej nie ma, Leon, mówię ci. Ach.
A, robaczki, wiem o co chodzi. One są fajne, Milusie. Spokój. Dobra, najpierw pozbieramy te fanty tutaj, tutejsze. Jak tam ammo. My fucking god. Nie jest źle, mogło być gorzej. Zaraz, tam handlarz jest przecież, no tak. Błagam jej, kurde, upgrade'y do ammo, bo jak nie, to ci wpiernicz dam. Cóż to za echo piękne. Tutaj? Po co mi, kurde, to? Czemu ammo niektóre się nie zmienia z broniami, które posiadam? No czasami, no, jakby to powiedzieć, to co znajdujemy nie jest zależne od tego, jaką broń mamy, no nie? Bo zwykle tak w beczkach i tak dalej, no nie? W wazonach nawet, w tych urnach dostajemy najczęściej, no tylko amunicję do pistoletu bym tutaj dostawał, no nie? Chociaż... Czy załapiemy się na jeden spray? Nie jestem pewien, ale dobra. Tak czy siak no. Blacktail. Jej! Siema. Teraz mam nadzieję, że nie masz upgrade'ów do ammo. Okej, może być. Chwila. Co ja mam puste? Pistolet. Ciebie mogę zupgrade'ować. Kurde! Daj mi... Oh! Tuning. Tako. Mogę coś sprzedać? Chyba nie. To. A spraya mogę kupić? Nie! Ale nie jestem zły. Okej, czas zapisać, ponieważ po takim triumfie muszę to zrobić. Kurwa, ten fotel mnie denerwuje. Cały czas tylko jakiś połamany czy coś w jakimś miejscu niedostrojony. Tak więc no, teraz będziemy musieli się napierdziczać z muchami. Jak to tak lubię je nazywać. Które są bardzo fajnymi przeciwnikami. Których ciężko rozwalić i tak dalej, nie? Będzie kurde zarąbiście. Najlepiej na nich, na nie strzelby działają. A że strzelby nie mam. Widzicie? Nie biegnij za mną. Nie chcę całusa. Ta, dobra. Spróbuję uciec od nich. Nie będę w nich strzelał. Chyba walka... Nieważne. To są te właśnie muchy. Czyż nie są seksi? W sumie to szczerze mówiąc, chętnie bym taką muchę sobie wziął jako... zwierzaczka. Chociaż no, z nimi trzeba uważać, bo plują kwasem. Nawet jedną ma śmierć fajną, Leon. Jak taki ciebie zapluje kwasem na śmierć. No fucking way! Jeszcze żyjesz? Ja pierniczę. Fuck! Ciężkie do ubicia skurwysyny są bez strzelby. Całe szczęście głupie jak but. Okej, w sumie nie, pistolet. Nie, jeszcze? Nareszcie, o mój Boże. Czerwone oko, o właśnie, i bardzo często dropią te klejnoty. Dobrą rzeczą jest posiadanie przynajmniej trzech z każdego możliwego tego typu. Czyli jest czerwony, zielony i niebieski. Niebieski jest najrzadszy. Chwila, co? Coś tutaj przeoczyłem chyba. Czy nie? Ja dopiero tutaj idę. Ta, ja dopiero tutaj idę. Okej.
Więc no, później będzie można lampy tworzyć z tymi klejnotami. Chyba trzy są w całej grze, czy dwie, coś takiego. Tak czy owak, no. Przestań skakać! O! No i czasami można też Falcon Kicka im zrobić. Dobra, nie jestem, nie narzekam. I'm not even mad! To chcesz w ciuciu babkę się pobawić? No, nawet do mnie nie doszłeś, a taką dobrą strategię miałeś. Tak, przydałoby mi się ammo teraz. Tutaj wiem, że są rzeczy do znalezienia. Niektóre te kraty można otworzyć. Na przykład te. Uhu, żółty herbal. On chyba... No, on się nie ruszy. Sprawdź. Wygląda na to, że zginął bardzo niedawno. Sądząc po ranach, to była szybka śmierć. Leon Detektyw, lepszy od Dereka Greena. Osiedl. Słyszałem cię. Słyszałem, jak coś człapie. Nie ze mną te numery. Nie ze mną te numery! Czemu do strzelby? Do pistoletu, kurde! Notka Luisa. Istnieją pasożyty, które potrafią przejąć kontrolę nad nosicielem. Wiedzą, no w sumie istnieją, na przykład w ślimakach, które zamieniają je w rainbow ślimaki i co powoduje, że ptaki mogą je łatwiej zjeść. Wiedzą o tym niemal wszyscy biolodzy, choć nikt nie ma pojęcia, dlaczego tak się dzieje. Studia nad tymi pasożytami mogą dać jednak odpowiedzi na pytanie, jak funkcjonują Las Plagas. Mogą nam też wiele powiedzieć o ofiarach Las Plagas, czyli o Los Debilos. Oto lista kilku gatunków pasożytów zdolnych do narzucenia zachowań swojemu nosicielowi. Cebula. Gdy tylko larwa tego pasożyta dostanie się do układu pokarmowego mrówki, potrafi zmienić jej zachowania. Coś tam, że chyba z grzybem, nie? Że grzyb jej ze łba wyrasta, o ile dobrze pamiętam. Gdy wieczorem temperatura otoczenia spada, zainfekowany owad wspina się na szczyty roślin i wpija się w liście szczękami. Pozostaje nieruchomy aż do kolejnego świtu, w miejscu, w którym najłatwiej może zostać zjedzony. Na przykład przez roślinożercę albo takiego jak owca. Można więc założyć, że pasożyt w tym przypadku manipuluje swoim czasowym nosicielem, aby dostać się do ciała ostatecznego nosiciela. W sumie to samo jest z tymi ślimakami, co ja wam mówiłem, te rainbow ślimaki, że jak ten pasożyt się do nich dostaje, to one też wspinają się na szczyty roślin. No i zostają zjadane przez ptaki i takie tam. Galaktyczne seminarium. Larwa tego pasożyta żeruje we wnętrzu mózgu takich ryb jak seriola albo okoń tęczowy. Zainfekowana ryba wpływa na powierzchnię i wpływa do po niej. Wypływa na powierzchnię i pływa do niej, dopóki nie zjedzą jej ptaki. To jest, kurde, wiecie co? Tak szczerze mówiąc, pasożyty to są. To jedno z najbardziej przerażających rzeczy, jakie. O nie! O nie! Kurwa, pad mi się wyłączył! Bo oczywiście, kurwa, ten. Mój jebany komputer losowo, kurde, ten, Bluetootha daje, nie? Oh my fucking god, co ja teraz zrobię? Mogę na klawiaturę się przerzucić chyba. O mój Boże, co za gówno, ten komputer czasami. Ach. Przynajmniej mam nadzieję, że będę mógł jakoś celować normalnie. Dobra, raz jeszcze takie zachowanie może być wytłumaczone tylko tym, że pasożyt chce znaleźć się wewnątrz drapieżnego ptaka. Leucochlorodendrinium, sporocysta tego pasożyta rozwija się w rogach ślimaków. Powodują one, że rogi przybierają jaskrawe kolory i nawet pulsują barwami. O tym właśnie mówiłem. Zainfekowany ślimak zmienia też zachowania i wypełza w nienasłonecznione miejsca tam, gdzie łatwo staje się łupem ptaków. Dopiero po zjedzeniu przez ptaka pasożyt przechodzi metamorfozę w formę dorosłą.
Dobra, jak... jak mogę tutaj wyjść w takim razie, bo... pojęcia nie mam. Escape, Shift, Control, Control, dobra. Dobra, czekajcie. Nie, teraz ze mną! Takie numery przyszła pora, wypiernicz... Kurwa! Dobra, Enter to jest jeden. Chwila, muszę pada zmienić. Całe szczęście mam... Mam jeszcze tego starego cyborga! O mój Boże, chwila. Muszę tylko pójść do najbliższego save'a. I... save'nąć grę. Wtedy wyłączyć, przestawiać wszystko tak jak trzeba i kurde... pierdolę tego pada, kurde. Tego bluetootha i ten komputer. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj był save. Cholera jasna, nie pamiętam, za Chiny! W sumie jak tu się celuje, jestem ciekaw. O! Jest save! Dobra, czekaj ta chwilę. Tak. Dobra, więc ZW na chwilę, bo kurde, muszę jednak załatwić tego pada, nie? Haha! And we are back, bitches! No, teraz to jakoś sterowanie będzie. Pewnie słyszycie, że teraz wszystko inaczej klika i tak dalej, no nie? To tak jak powiedziałem wcześniej, zmieniłem pada. Nawet kurde, tym padem z Toksikiem graliśmy w RE4, jak jeszcze ten wcześniej nagrywaliśmy. No, teraz kurde, analogi to analogi! Będę mógł nawet robić takie zarąbiste triki MLG jak to. O! Quick turn. Oh my fucking god. Oczywiście nie mówię, że tamten pad jest do niczego, ale... komputer jest do niczego. Bo bardzo często smuty pierdoli. Tak jak przed chwilą Bluetooth się randomowo rozłączył, nie? To jasnej cholery, co ja w takim razie z tym zrobię? A pad, kurde, mimo tego, że można go podłączyć do peceta, to... mapowanie przycisków się wtedy pierniczy, jak jest przyczepiony do peceta. Co jest, kurde, powalone. Ale co zrobisz? Teraz przynajmniej, no, jakoś nieco wygodniej mi się gra. O, shit, moment. Nie! Ale przyznam, że ten cyborg, którym gram teraz, jest do niczego w bijatykach, więc... Stare, ale jare. Gdzie żeś spierdolił? O kurwa. Ha! I co? Jestem PG. No, teraz już kurde wszystko do mnie wraca, nie? Nie, stop. O, proszę bardzo. Wszystko potrafię szybko robić. Już kurde pada zmieniłem i inaczej mi się gra w tą grę. Może nie będę aż tyle padał razy. Przy okazji, co to ja chciałem zrobić? A, mapę zobaczyć. Ta, tutaj. Będzie jakaś lampa czy coś w tym stylu, o ile dobrze pamiętam. No. O tym właśnie mówiłem z tymi... gałami. Które wypadają od tych skurczysynów. Tak więc no, to co trzeba zrobić... Chyba, że... Na pewno to? Połącz? Tak, tak, to lampy. Trzeba jeszcze czekać na niebieski jeden. Czy mi się zdaje, czy... Chyba zjebałem z tym klejnotem, ale nie wiem. Sprzedałem tamtą maskę, czy nie? Bez włożenia tego klejnotu? Już nawet nie pamiętam. Ale walić to. Teraz już nie jest mokro. Jak wszyscy wiemy, ludzie brzydzą się wody. Jak koty albo... No, psy to już zależy. Rek się uwielbia wodę. Gdzie jesteś? Oho! Akurat fajne jest to, że kopanie działa, ponieważ... Tak jak strzelasz, to musisz ten sam przycisk wcisnąć, który jest odpowiedzialny za kopanie. Chwila.
Zrobiłem... Popełniłem błąd. Popełniłem błąd. O. Dobra. Ta, wolę zawsze na zielonym chodzić w tej grze. Kurde! Następny! Chcesz wpierdol? Proszę bardzo, be my guest. Mimo tego, że jesteś uroczy. O. I co? Dobra, zielone, myślałem, że niebieskie. Już miałem taką nadzieję lekką. Ale to nic. O mój Boże! Patrzcie, jak dziwnie chodzi, jak jest widoczny, tak... Kurwa! Oczywiście! Ze wszystkich stron! Do jasnej cholery, ZW!